Szczęść Boże, coś Wam powiem. Od ponad roku wiele rzeczy w moim życiu się zmieniło. Przestałem się zastanawiać, co przyniesie nowy dzień, a zacząłem wykorzystywać obecny do tego, żeby zrobić to, co do mnie należy. Myślę o tym, co udaje się zrobić przy remoncie, którego się podjąłem, nie mając nic. Dotychczas na brak środków nie mogę narzekać. Wszystko idzie zgodnie z planem. Myślę o tym, czytając pytanie Piotra, który zastanawia się, co otrzyma w zamian za to, co zostawił za sobą. Jezus mówi, że stokroć więcej. Tylko nie to jest najważniejsze. Ważne w tej drodze jest zaufanie Panu Bogu. Jeśli Jemu oddajesz stery swojego życia, to On przeprowadzi Cię bezpiecznie nawet taką ścieżką, jakiej nie ma najmocniejszy rollercoaster. Nie ma co ukrywać, że życie teraźniejsze ma swoje wymagania i bez kasy trudno żyć. Ten, kto nie doświadczył jej braku, ten nie do końca docenia wartość tego, co posiada. Któż więc może się zbawić? Chwilę po rozmowie z Pana z bogatym młodzieńcem słuchacze wydają się być zdezorientowani. Przecież ten chłopak żył pobożnie, a jednak natknął się na trudności, których nie umiał przeskoczyć. Wszystko dlatego, że słowa skierowane do niego są wyraźnie wymagające, zaskakujące i budzą zospałości. Jezus nie ma nic do ludzi bogatych, majętnych i zaradnych. On kocha ich tak samo jak biednych i nieradzących sobie z życiem. Jednak wobec bogatych stosuje inną metodologię wyprowadzania z pewności siebie i swoich skarbów. Wszystko po to, by przestrzegać przed nieuczciwością czy egoistycznym ich używaniem. Spójrzmy jednak uczciwie, że ilu z tych apostołów posiadało jakieś wielkie bogactwa? Czy prócz Mateusza ktoś mógł się czymś tam pochwalić? To też jest bardzo ważne odniesienie, bo nawet mając niewiele, można się do tego przywiązać i za nic nie potrafić zrezygnować. Być może apostołom w głowach przebijała się myśl, że idąc za Jezusem, ich status materialny się poprawi. Oni nie powinni się martwić, że nie dostaną się do Królestwa Bożego. W końcu byli to ludzie ubodzy, ale i ciężko pracowali. Może właśnie ten dialog z posiadaczem wielu posiadłości otworzył im oczy i dotarło do nich, na czym polega istota Królestwa Jezusowego? My też dość dobrze to wiemy, bo Ewangelia daje nam codziennie jasne wskazania. Ona pokazuje nam, co służy, a co przeszkadza w drodze do zbawienia. A mimo wszystko często idziemy wbrew niej. Musimy pamiętać, że bogactwo to nie tylko posiadane dobra, ale także wszelkie plany, ambicje czy mniemanie o sobie, które nie pozwalają nam iść z Bogiem. Nawet słabości można uważać za bogactwo, bo im poświęcamy więcej czasu niż samemu Bogu. Nasze serce cały czas dokonuje wyborów między Jezusem a dobrami świata. Dóbr materialnych potrzebujemy. To Pan Bóg nas tak stworzył, że ich potrzebujemy. Potrzebujemy ich codziennie. Potrzebujemy codziennie jeść i pić, ubrać się, musimy mieć gdzie mieszkać. Pieniądze są nam również potrzebne do zaspokajania potrzeb duchowych. Ale to są tylko środki, nie cel, ani nie podstawa znaczenia naszego ludzkiego życia. Wielką nędzą jest dopatrywanie się swojej wielkości w tym, co się posiada. A przecież największą wartością jest to, jakim się jest człowiekiem i jakie się ma serce. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.